Dzień dobry kochani, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego vloga przygotowałam dla Was haul zakupowy. Będzie to haul głównie z tegorocznej wyprzedaży, ale mam tutaj też kilka rzeczy, które znajdują się w takich stałych kolekcjach bądź są z nowej kolekcji, więc mam nadzieję, że większość z nich uda się Wam jeszcze dostać, gdybyście byli zainteresowani. Ja oczywiście postaram się odszukać linki do wszystkich tych rzeczy i umieścić je w opisie na dole. Natomiast jeżeli czegoś nie udostępnię, to znaczy, że po prostu nie udało mi się tego znaleźć. Większość tych zakupów zrobiona była w ostatnim miesiącu, może tak maksymalnie do dwóch ostatnich miesięcy. I zdecydowanie przeważa tutaj H&M, do którego kiedyś nie byłam przekonana. Natomiast ostatnio właśnie kilka rzeczy takich basicowych udało mi się tam znaleźć. Zamówienie głównie robiłam online, więc w sumie na początku tych rzeczy miałam trochę więcej. Natomiast wiecie, jak to jest, jak się zamawia przez internet. Później niektóre rzeczy przychodzą nie takie, jak być powinny. Albo są za duże, albo za małe, albo źle leżą, albo po prostu materiał jest nie taki, jak być powinien. Dlatego też część rzeczy musiałam odesłać i to, co Wam tutaj w tym momencie pokażę, to już są te rzeczy, na które się zdecydowałam ostatecznie i które ze mną zostają. Także już nie przedłużam, myślę, że możemy zaczynać. Na pierwszy ogień pójdzie New Yorker, do którego nie zaglądałam praktycznie od czasów gimnazjum może, więc byłam zdziwiona, że coś tam udało mi się znaleźć, ale powiem Wam, że nawet takie basicowe rzeczy są w całkiem fajnych, niskich cenach, więc czasami warto, a wiadomo, że jeżeli w czymś się chodzi na okrągło, to i tak te rzeczy się niszczą bez względu na to, jakie są marki. Mam tutaj dwie bluzeczki właśnie z New Yorkera. Pierwszy jest top. Jest to taki w sumie zwykły, czarny, opięty top wykonany z prążkowanego materiału. Natomiast głównym takim elementem wyróżniającym go są właśnie te ramionczka zakończone taką delikatną falbanką. Dla mnie zdecydowanie dużym plusem jest to, że są one na tej wysokości, na której ramionczka od Stanika, czyli po prostu nic nam nie wystaje, bo idealnie je przykrywają. Ja bez stanika chodzić nie lubię, dlatego no, dla mnie to jest idealne rozwiązanie, bo też nie lubię, jak gdzieś tam milion właśnie jakichś paseczków mi wystaje. Uważam, że to wygląda nieestetycznie, dlatego tutaj jest idealnie. Ja wzięłam sobie rozmiar S. Były jeszcze w innych kolorach. Chciałam białą, natomiast no jakby to jest taki dosyć śliski materiał i ta biała troszeczkę wyglądała jak taka typowa bluzka, nie wiem, od piżamy czy coś. Więc stwierdziłam, że już poprzestanę na czarnej. Natomiast cena tego topu to było jakoś 17 zł z groszami, coś takiego, więc uważam, że całkiem spoko, a naprawdę bardzo ładnie wygląda. Natomiast druga rzecz z New Yorkera to t-shirt. T-shirt w rozmiarze XS, również w kolorze czarnym. W ogóle zapomniałam wspomnieć, że 90% rzeczy, które Wam tutaj dzisiaj pokażę, jest czarne. Jest on taki najzwyklejszy, prosty, klasyczny, jedyne co, to ma tutaj biały napis Bonjour. Ale uważam, że jest spoko. W sumie właśnie brakowało mi takiego basicowego t-shirtu, bo wiecie jak to jest, jednak takie rzeczy szybko się niszczą. I tutaj mam jeszcze metkę, więc mogę Wam powiedzieć, że kosztował 24,95. Także uważam, że całkiem okej cenę jak za taki t-shirt. Też zdecydowanie lepiej wygląda z podwiniętymi rękawkami, ale to pewnie mogliście już widzieć na przewidkach. Następnie mam jedną rzecz z Zary i są to takie najzwyklejsze czarne rurki z wysokim stanem. Moje poprzednie spodnie już się zniszczyły i musiałam je wymienić, dlatego zdecydowałam się na powrót do tych z Zary. Ja już kiedyś Wam mówiłam, że je lubię, bo po prostu ich długość jest na mnie idealna. Mam je w rozmiarze 34 i one są z tej serii Join Life. Tutaj mamy napisane, że mają 75% ekologicznej bawełny. Są bardzo elastyczne, dlatego też ładnie dopasowują się do sylwetki. I jeżeli chodzi o ich cenę, to kosztowały bodajże 89 zł, więc wydaje mi się, że jeszcze tak całkiem spoko jak za spodnie. Myślę, że teraz już możemy przejść do rzeczy, które mam z H&M, ponieważ tak jak Wam wspomniałam, ich mam najwięcej. Zacznę może od shortów. Jako pierwsze mam tutaj takie shorty zwykłe, czarne, z zakładką na górze. One są tutaj na gumce, natomiast właśnie uważam, że to takie wykończenie wygląda całkiem uroczo. Są dosyć szerokie, są wykonane w 100% z wiskozy, dzięki czemu są bardzo, bardzo milutkie. Naprawdę w sumie za bardzo nie czuć, że się ma je na sobie. Jeżeli chodzi o rozmiar, to mam 34 i z tego co pamiętam, one są w regularnej cenie 40 zł.
Natomiast ja je kupiłam akurat jak się trafiła jakaś promocja na nie za 19,90 bodajże, więc wydaje mi się, że całkiem fajna cena. Natomiast one są raczej, wydaje mi się, z tej nowej kolekcji, więc nie wiem, czy po prostu na przecenach będą. Ale tak jak mówię, ja akurat trafiłam na jakąś taką wyjątkową promocję na nie. Natomiast uważam, że 40 zł to i tak nie jest jakoś bardzo dużo, a są naprawdę bardzo wygodne, więc jeżeli szukacie czegoś takiego typowo na lato, to Wam polecam. Jak już jesteśmy przy shortach, to mam tutaj jeszcze drugą parę, tym razem taką szarą dresową. I te sobie kupiłam z myślą typowo o chodzeniu po domu, ponieważ moje poprzednie spodnie już się po prostu strasznie zniszczyły. Jeżeli chodzi o te, to również mam je w rozmiarze 34 i ich cena to było chyba 40 zł, z tego co pamiętam. Są bardzo wygodne, tutaj mają kieszonki i mają też takie delikatne jakby nacięcia na bokach. Natomiast ja bardzo lubię te shorty z hendem, uważam, że do takiego typowo chodzenia po domu są idealne. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest marynarka. Marynarka w rozmiarze również 34, jej cena to było 129 zł. I naprawdę uważam, że jak za marynarkę to jest bardzo dobra cena, ponieważ od dłuższego czasu szukałam jakiejś. Zależało mi na tym, żeby nie była sztuczna. Natomiast no niestety ciężko strasznie trafić na coś, co będzie z w miarę dobrego materiału, jednocześnie powiedzmy w jakiejś takiej normalnej, ludzkiej cenie, nawet do tych 300 zł. Bo mierzyłam kilka z Zary, ale niestety były na przykład z wiskozy, ale wyglądały no po prostu na mnie tragicznie, jakbym, nie wiem, od babci je pożyczyła. Dlatego też uznałam w końcu, że trudno, wezmę tą, pomimo tego, że może ten materiał w 100% nie jest taki, jakbym chciała, ponieważ ona jest poliestrowa. Natomiast jest bardzo ładnie dopasowana, leży idealnie, no i po prostu potrzebowałam też marynarki, że tak powiem, na już. Więc stwierdziłam, że nie będę dłużej czekać, skoro trafiłam na coś, co mi się podoba i po prostu wezmę. A uważam, że ta cena 129 zł, jak za zwykłą czarną, klasyczną marynarkę, to jest naprawdę fajna cena. W następnej kolejności pokażę Wam dwa kombinezony. Pierwszy z nich oczywiście jest czarny, jest to kombinezon maxi. Ma on takie rozszerzane delikatnie na dole nogawki, tutaj na górze marszczony top. I ramionczka są wiązane, więc możemy sobie dostosować tak, jak nam się tam będzie podobało. Kombinezon ma też dwie kieszonki. Jeżeli chodzi o cenę, to wydaje mi się, że kosztował 80 zł. Postaram się znaleźć i podlinkować, bo już dokładnie nie pamiętam. I ja mam go w rozmiarze XS. Jeżeli chodzi też o tą długość, ja mam normalnie 1,68 m i on jest na mnie idealny, także akurat to Wam polecam, bo wiem, że z tymi rzeczami z handem, jeżeli chodzi o rzeczy maxi, to różnie jest z długością. I właśnie też zamówiłam kiedyś sukienkę maxi, która po prostu mi się ciągnęła po ziemi, więc musiałam ją oddać. I uważam, że ten kombinezon ma idealną długość właśnie dla takich osób, powiedzmy, do tego 1,70 m. Natomiast jeżeli chodzi o skład, to jest to 50% model, 50% bawełna. I drugi kombinezon, już może taki bardziej codzienny. To kombinezon z krótkimi shortami, z krótkim rękawkiem. Tutaj jest on taki na zakładkę. I o dziwo jestem zaskoczona, że nie potrzebuję nic tutaj zszywać, bo zazwyczaj też z handem mają mega głębokie dekolty. Natomiast ten trzyma się idealnie i nic tutaj nie wystaje. Mam go również w rozmiarze XS i jeżeli chodzi o cenę, to wydaje mi się, że kosztował podobnie do tego poprzedniego, ale też postaram się go znaleźć, podlinkować. Tutaj mamy gumkę w pasie, nie ma żadnych kieszonek, taki po prostu najzwyklejszy, ale myślę, że na lato będzie fajny i jakoś tak też w czarnych kolorach, mimo tego, że jest dosyć ciepło, czuję się najlepiej. Ostatnia już rzecz, jaką mam z H&M-u, to buty, a dokładniej takie czarne klapeczki. One są takie najzwyklejsze, najprostsze, mają tutaj dwa krzyżowane sznurki. Powiem Wam szczerze, że ja w sumie tak za bardzo nie przepadam za butami z odkrytą stopą, ale te jakoś mnie przekonały do siebie. Jeżeli chodzi o ich cenę, to wynosi ona 39,99. Natomiast z tego co widziałam, to na wyprzedaży chyba były przecenione na 29, przynajmniej te czarne.
Natomiast są one też w innych kolorach i te inne kolory były nawet tam na 19 zł chyba poprzeceniane. Więc jeżeli ktoś z Was szuka jakichś ładnych klapek, to Wam polecam, zerknijcie sobie właśnie na te do H&M-u, bo wybór był naprawdę spory, jeżeli chodzi o kolorystykę. Jedyne co, one są z tego działu Divided, więc Wam polecam zwrócić uwagę na rozmiar, ponieważ ja normalnie noszę 38, natomiast przy Divided 38 wypada na 24 cm wkładki i dopiero 39 ma 24,5 cm, więc byłam zmuszona właśnie wymienić na większy rozmiar. Także polecam Wam sprawdzić i przymierzyć najlepiej wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że będą bardzo fajne i też bardzo ładnie wyglądają na stopie, także myślę, że Wam mogę je polecić. Będziemy się już powoli zbliżali do końca. Jeżeli chodzi o ubrania, to ostatnia rzecz, jaką tutaj mam, to jest taki komplet wisienki. Wiem, że może nie do końca jest on w moim stylu, natomiast kupiłam go głównie z myślą o chodzeniu po domu, aczkolwiek teraz się zastanawiam, czy po prostu nie zrobię sobie z niego piżamki. Jeżeli chodzi o koszulkę, to wzięłam ją w rozmiarze S i była przeceniona z 39 zł na 19. To jest taki delikatny crop top. Z tego co kojarzę, były jeszcze różowe w arbuzy, żółte w banany i chyba czarne w ananasy. Ale jakoś tak uznałam, że ten biały komplet będzie najładniejszy. I do tego właśnie są jeszcze spodenki, takie najzwyklejsze dresowe shorty. Tu już nie mam ceny, ponieważ w nich chodziłam, je mam w rozmiarze XS i z tego co kojarzę, były przecenione chyba z 50 zł na 20 też. Więc wyszedł mi cały ten komplet za 40 zł, także nawet jak na piżamkę, to myślę, że to jest taka idealna cena, że jeszcze można tyle dać. No też wydaje mi się, że wygląda to całkiem uroczo, także jeżeli szukacie czegoś takiego luźniejszego, polecam Wam, zerknijcie do Terranowy, bo tam też mają całkiem spoko przeceny. Ja w sumie nie byłam 100 lat w tym sklepie i cieszę się, że mimo wszystko weszłam chociaż na chwilę. I ostatnia rzecz, jaką mam, to w zasadzie dodatek. Mianowicie jest to kosmetyczka, którą kupiłam w Mango. Już od dłuższego czasu szukałam jakiejś ładnej, czarnej, zwykłej kosmetyczki, ponieważ moja poprzednia strasznie była wybrudzona z podkładu i w ogóle wiecie jak to jest, jak się te kosmetyki osypują, już nawet pranie jej nie pomagało, więc zdecydowałam się po prostu ją wymienić. Jeżeli chodzi o ten z Mango, kosztowała ona 36 zł, więc myślę, że jest to dobra cena jak za kosmetyczkę. Szczególnie, że jak tak ostatnio się rozglądałam, to większość takich, co mi się podobały, była w cenie gdzieś 80-90 zł. Ma ona srebrne dodatki, co jest dla mnie jedynym minusem, ponieważ zdecydowanie bardziej wolę złote dodatki przy czarnym. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to jakaś duża przeszkoda. Kosmetyczka jest bardzo pojemna, w sumie mam tutaj wszystkie moje kosmetyki do makijażu oprócz podkładu, więc wydaje mi się, że sporo zmieści mimo wszystko. Także jeżeli szukacie jakiejś takiej właśnie fajnej, większej, klasycznej kosmetyczki, to polecam Wam, zerknijcie w Mango, oni zawsze mają ładne takie dodatki. I z tego co kojarzę, były też w innych kolorach, była chyba pomarańczowa i błękitna, coś takiego. To już by było wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie mi koniecznie znać, która z tych rzeczy najbardziej przypadła Wam do gustu i co Wam udało się upolować na wyprzedażach, jeżeli byliście. Ja już się z Wami żegnam. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!